Cześć, witajcie w Drewutni Michała. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przeszlifować drzwi na miejscu, gdzie się stykają u mnie z drugimi drzwiami albo z futryną, żeby się domykały przez to, że jest aura bardzo, bardzo wilgotna. Od paru tygodni cały czas pada. To jak na wiosnę otworzyłem działkę, to okazało się, że nie mogę domknąć drzwi od piwnicy. Staram, ale jak widzicie, się blokują. Także bierzemy szlifierkę z lamelką, czyli z takim papierem ściernym. Zaraz Wam wszystko pokażę. O! Proszę. Taką końcówkę bierzemy i zabieramy się do pracy. Zapraszam na odcinek. Hałasujemy. Ponieważ od szlifowania farby brudzi nam się czasem, o, papier ścierny, widzicie? Jest cały zabrudzony farbą i już tak dobrze nie zbiera, bo nie jest taki ostry. Bierzemy szczotę drucianą i tę farbę usuwamy. W ten sposób oczyszczamy naszą lamelkę i możemy dalej pracować. Trochę się zakurzyłem. Znowu oczyszczamy naszą lamelkę. Myślę, że ta strona już jest wyszlifowana. Przeszlifuję trochę tutaj tę powierzchnię. I ponownie oczyszczamy. Ja jeszcze trochę poszlifuję i zaraz sprawdzimy, jaki efekt to dało. Zostawcie tam na dole subskrypcję. Pojawił się jeszcze jeden mały problem, mianowicie drzwi mi okazało się, że opadły o jakiś centymetr. Także poza naszą pracą muszę jeszcze przenieść to okucie mniej więcej centymetr na dół. Nie mam teraz czasu na remont, żeby futrynę nową robić, także tak tymczasowo obniżymy okucie, wydłubiemy nowe dziury, no i będą się drzwi zamykać. Ponieważ nie wszystkie śruby tutaj chciały się poddać śrubokrętem, konkretnie tylko ta chciała się dać usunąć, musimy przejść do działań bardziej stanowczych, czyli łebki śrub rozwiercimy i potem będziemy działać dalej. Dół mamy, środek mamy, o, jeszcze góra się musi poddać. Dobra, zmiana wiertła. Okucie się poddało i dało się je zdjąć. Teraz obniżę oba otwory trochę, znaczy no obniżę, dorobię dziurki poniżej. I będziemy, i sprawdzimy, czy wtedy drzwi się zamykają. Żeby niecałość robić dłutem, to sobie dziurki tu porobię poniżej i potem tylko wybiorę nadmiar drewna. Przymierzymy teraz, czy działa. Pięknie. To wgłębienie na okucie trzeba też obniżyć. Nie zaczynamy od mocowania go pancernie, czy nam wszystko będzie pasowało, więc zacznę od przykręcenia tylko środkowego wkręta. Dobra. Test ostateczny. Hop. Pięknie.
Pamiętajcie też pomalować te elementy drzwi, które właśnie szlifowaliśmy, żeby zabezpieczyć je zarówno przed wilgocią, jak i przed innymi jakimiś niepożądanymi grzybami czy czymś. Jak zwykle okazało się, że jest dużo więcej pracy, niż mi się początkowo wydawało. Zostawcie subskrypcję, widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!